Szanowna Pani Marszałek, Wysoka Izbo, w zasadzie dominować powinno na tej sali hasło, gdzie leżą przyczyny tego gigantycznego problemu, tego odcięcia naszego największego skarbu, jakim są złoża, przede wszystkim w postaci złóż węgla kamiennego, przede wszystkim na Górnym Śląsku, ale nie tylko, i czarowne, czarodziejskie słowo dekarbonizacja. Jak to pięknie brzmi. Cóż znaczy dekarbonizacja? Jednym zdaniem jest to narodowa zdrada. Wszyscy za to płacimy. Polscy podatnicy, mając do dyspozycji tak wspaniały skarb, poprzez dziesięciolecia rządów i państwa z lewej, i państwa z prawej, zgodziliście się państwo wszyscy, jak tu siedzicie, z wyjątkiem Konfederacji, na to, panie pośle, proszę mi pozwolić dokończyć, zgodziliście się na to, aby w Polsce skończyło się wydobycie węgla kamiennego do 2049 roku. Kamienie milowe, ścieżka ku dekarbonizacji, zgodziły się na to oczywiście również związki zawodowe. Wrzesień 2020 roku. Wszystkie największe centrale na Śląsku, centrale górnicze, wystąpiły wspólnie na konferencji prasowej, zgadzając się na to. Okej? Kończymy z wydobyciem węgla kamiennego na Śląsku. Jest kolejna podana ścieżka, które kopalnie jedna po drugiej mają być zamykane. Zamykane na amen, nie do odtworzenia, tak jak się to wydarzyło w Suszcu, KWK Krupiński, i w Zabrzu, KWK Makoszowy. Krajobraz księżycowy to jest zabójstwo na własnej gospodarce, na własnym organizmie. Dlaczego to się stało? Praprzyczyną oczywiście jest członkostwo w Unii Europejskiej i poddawanie się jej dyktatowi, tym absurdom, temu obłędowi, tej pseudoreligii, klimatyzmu, marksizmu, zielonym ładom, jakimś czarodziejskim sztuczkom, które każą nam wierzyć w to, że fotowoltaika, że wiatraczki zapewnią nam dość energii. Nie, jest to jedno wielkie kłamstwo. Polska energetyka bez węgla kamiennego, możecie sobie państwo to wyobrazić? Dlaczego przez poprzednie lata, ograniczając własne wydobycie, musieliśmy ściągać węgiel z zagranicy? I to nawet z takiej fatalnej zagranicy jak Rosja. Kto był oskarżony o ruskounucyzm? Czy brat pana ministra Tchórzewskiego? Zostawiam to pytanie jako retoryczne. Z innych krajów ściągano węgiel z Australii czy z Kolumbii. Na Śląsk trafiał węgiel z Gdańska poprzez porty przeładunkowe. No przecież absurd. Gigantyczny absurd. Państwo to wszystko firmowaliście. Wpływ człowieka na zmiany klimatyczne jest oczywiście idiotyzmem kompletnym. Najcieplej w historii Ziemi było w okresie kredy. Byli wtedy ludzie? Ludzi wtedy nie było. No chyba, że pani premier Kopacz. Pani premier Kopacz też rzucała, opisywała, jak się rzuca kamieniami w dinozaury. Ale zostawmy to jako jeden wielki, głupawy dowcip. Teraz tak, górnictwo w Polsce w zasadzie jest studnią bez dna, do której trzeba wrzucać każdą ilość pieniędzy i wszystkie pieniądze się tam przepali. Płacą oczywiście polscy podatnicy. Przerażająca niegospodarność, piłowanie gałęzi, na której wszyscy siedzimy. Piłują politycy, związkowcy i unioentuzjaści. Ponieważ tutaj chodzi o to, w tej ustawie, chodzi tylko przede wszystkim o to, żeby polscy górnicy i rodziny miały podstawy egzystencji. Jednak jeszcze raz trzeba zagłosować za. I tutaj Konfederacja wychodzi z tego stanowiska, że ważne są te rodziny.
Jest czas świąt Bożego Narodzenia. Mimo wszystko wszystkim górnikom szczęść Boże. Pani Marszałek, Wysoka Izbo. Umysły mierne potępiają wszystko, co przechodzi ich miarę. To są słowa Franciszka La Rochefoucauld. Ta myśl wybitnie pasuje do tego, z czym mamy do czynienia w ciągu ostatnich kilku dni, również dzisiaj. Otóż w dniu dzisiejszym Chanukowa koalicja podjęła uchwałę o wykluczeniu posła Grzegorza Brauna ze składu Komisji Obrony Narodowej i Komisji do Spraw Unii Europejskiej. Media informując o tym jednoznacznie wskazują, że jest to kolejna kara wymierzona posłowi Grzegorzowi Braunowi za jego interwencję poselską wobec skandalicznego wydarzenia, do którego doszło na terenie Sejmu w dniu 12 grudnia z udziałem kabalistyczno-talmudycznej organizacji Zwracam Chabad. Zwracam panu posłowi uwagę na to, co mówi. Dziś prezydium Sejmu podjęło decyzję, że będziemy bardzo ostro reagować na takie stwierdzenia, więc proszę się zastanowić, co pan mówi. Jak do tej pory nie doszukuje się niczego niestosownego. Z udziałem kabalistyczno-talmudycznej organizacji Chabad Lubawicz. Pragnę zaznaczyć, że w regulaminie Sejmu nie ma takiej pozycji w katalogu kar. Mamy zatem do czynienia z prześladowaniem posła Grzegorza Brauna, zemstą polityczną, która uniemożliwia temu posłowi wykonywanie obowiązków. Od dnia dzisiejszego Komisja do Spraw Unii Europejskiej będzie bez chwili zastanowienia w trybie ekspresowym akceptować wszystko, co Eurokołchoz Polsce sufluje. Dziękuję tylko dlatego, posłowi. Że jedynie dociekliwego, dziękuję propolskiego posła. Dziękuję panu posłowi. Do głosu zapraszam pana posła Michała Wosia, klub.